Mikołaj to taki święty, który dzieciom przynosi prezenty. Odwiedził on również Centrum Kultury w Białej i wszystkim grzecznym dzieciom wręczył upominki. Święty Mikołaj jest dla dzieci wzorem do naśladowania. Jest naprawdę bardzo miły, przynosi zawsze prezenty wszystkim, tym co był grzeczny. Ma czerwoną kurtkę i czerwone spodnie, czerwoną czapkę i biały pasek na czapce i cyndzelek biały też ma. W pasce dostałam pierniki, ciasteczka, różne cukierki. Tego dnia oprócz Mikołaja w Centrum Kultury zagościła też pani Zima i Elf, którzy zabawiali dzieci. Nie zabrakło tańców, śpiewów i konkursów. Dzieci mogły zmierzyć się również w quizie i odgadnąć, czym jeździ święty Mikołaj, kto ciągnie jego sanie, czy też jak wchodzi on do domów z prezentami. A święty Mikołaj ubrany jest w piżamę, w krótkie galotki do grania w piłkę nożną, na czerwono, czy w różowe kalesony i niebieską koszulkę. Na czerwono. Bijemy brawo, piszemy, piszemy! Jest bardzo fajnie, najbardziej mi się podobały te tańce, co tu były. I te węże i tak, to były najfajniejsze. Tańczymy, robimy kółeczka, klaszczemy, naśladujemy Mikołaja. Można przeżyć różne fajne przeżycia, można się dowiedzieć wiele rzeczy nowych, no i można przeżyć super zabawę. A co się dowiedziałaś nowego? Nowego się dowiedziałam, że trzeba kochać święta, bo to najważniejsze, co możemy mieć w jednym roku. To już tradycja wieloletnia, odkąd istnieje Centrum Kultury i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wcześniej, to już takie imprezy były organizowane. W tamtym roku nie było takiej frekwencji. Dzisiaj widzimy, że dopisała frekwencja, więc z roku na rok tych uczestników, dzieciaków jest więcej. To był wieczór pełen wrażeń i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy Biała. Dzieci z prezentami i uśmiechami na twarzach wróciły do swoich domów.